Cześć, dzień dobry. Nie wiem, czy znacie to uczucie, kiedy nie wiecie, co na początku powiedzieć, i wtedy przychodzi najbardziej uniwersalny temat, czyli pogoda. W Polsce od kilku dni panuje zima. Mamy końcówkę listopada, a śniegu jest przynajmniej u mnie jakieś 10 cm. I właśnie nagrywając ten vlog, mogę za oknem podziwiać ośnieżone gałęzie drzew na podwórku. Skoro już zebrałem myśli mówiąc o pogodzie, mogę powiedzieć, jaki będzie dzisiejszy temat vloga. Będziemy rozmawiać o najbardziej powszechnej chorobie w Polsce, która dotyczy według szacunków 93 do nawet 96% Polaków. O próchnicy. Zapraszam na odcinek. Zacznijmy od początku, czyli od definicji. Próchnica jest to bakteryjna choroba twardych tkanek zęba, która nieleczona prowadzi do powstania ubytku w zębie. Koniec definicji. Skoro wiemy już, czym jest próchnica, prześledźmy, jak powstaje. Wyróżniamy cztery podstawowe przyczyny próchnicy: bakterie, cukier, czas oraz podatność gospodarza, a bardziej podatność zębów. Ten ostatni czynnik jest najbardziej zmienny, ponieważ każdy z nas ma różną odporność zębów na działanie trzech poprzednich czynników. U jednych próchnica będzie się rozwijała szybciej i bardziej intensywnie, a u innych wolniej i będzie mniej intensywna. Omówmy sobie zatem, jak te trzy pierwsze czynniki działają na nasze zęby. Jama ustna jest skolonizowana przez wiele bakterii. Część z nich jest pożyteczna, a część jedynie działa na naszą szkodę. I tak właśnie działają bakterie próchnicotwórcze. Kiedy spożywamy jakikolwiek posiłek, na naszych zębach pojawia się osad, tak zwana płytka nazębna. Zasiedlana jest ona przez bakterie próchnicotwórcze, nazywana potem płytką bakteryjną. Bakterie, które wykorzystują cukier z tej płytki, zaczynają produkować kwasy. Kwasy obniżają pH jamy ustnej, i kiedy to pH jamy ustnej spadnie poniżej 5,5, jest to wartość krytyczna dla szkliwa, rozpoczyna się proces demineralizacji, czyli rozpuszczania szkliwa. Szkliwo staje się mniej odporne, bardziej przepuszczalne, zarówno dla bakterii, jak i dla różnych składników. I w ten sposób, jeżeli nie będziemy usuwać płytki nazębnej, nie będziemy przeciwdziałać temu, proces będzie się pogłębiał, aż dojdzie do zębiny, a następnie coraz bardziej, w konsekwencji do miazgi zęba. Czy zatem jeżeli raz szkliwo zostanie rozpuszczone, to jesteśmy już skazani na to, że nasz ząb będzie zniszczony? Oczywiście, że nie. Proces, o którym przed chwilą powiedziałem, jest stanem dynamicznym. Zmienia się w zależności od tego, jakie warunki stworzymy w naszej jamie ustnej. Jest to swego rodzaju waga na jednej szali. Kładziemy te składniki, o których przed chwilą powiedziałem, takie jak bakterie, cukry, również słaba higiena jamy ustnej, mała ilość wydzielanej śliny i słaba jej jakość. Te wszystkie czynniki prowadzą do zaniżenia pH jamy ustnej i demineralizacji. Po drugiej stronie szali natomiast kładziemy prawidłową higienę jamy ustnej, prawidłowe nawodnienie organizmu. Z jednej strony woda oczyszcza i neutralizuje pH, a z drugiej nawodniony organizm produkuje odpowiednią ilość śliny. Ślina również działa przeciwbakteryjnie. Tak jak inne składniki, takie jak ksylitol, który hamuje aktywność bakterii, albo chlorheksydyna, która działa wręcz bakteriobójczo. Również podaż składników takich jak fluor, wapń czy fosfor, a to wszystko w połączeniu z optymalnym pH jamy ustnej zbliżonym do neutralnego 7, będzie przyczyniać się do remineralizacji, czyli odbudowy naszego szkliwa. I tak naprawdę to my wybieramy, która z tych szal będzie przeważać. Pomyślicie sobie, że znowu nie mam o czym powiedzieć, bo wracam do tematu pogodowego. Wykorzystując poprzedni wolny weekend, postanowiłem wybrać się w góry, żeby podziwiać takie piękne widoki.
aż zrobiło się magicznie miło. Można się poczuć prawie jak w Narnii. Od czasu do czasu zdarza się taka sytuacja, że przychodzi do mnie pacjent i mówi: panie doktorze, w prawej dolnej szóstce mam dziurę w zębie. I w takiej sytuacji myślę sobie: oho, szykuje mi się leczenie kanałowe. Bo w taki sposób prawdopodobnie skończy się leczenie tej prawej dolnej szóstki. Dlaczego tak jest? Ponieważ jeżeli próchnica jest widoczna przez samego pacjenta podczas oglądania swojego uzębienia w łazienkowym lustrze, oznacza, że jest już pokaźnych rozmiarów. Prawidłową diagnostykę przeprowadza lekarz dentysta z użyciem odpowiedniego sprzętu. Najbardziej powszechną metodą diagnostyki próchnicy jest metoda wizualna, ewentualnie wizualno-dotykowa. Lekarz dentysta przy użyciu odpowiedniego światła, dmuchawki, która będzie osuszała powierzchnię zęba, oraz lusterka, ewentualnie zgłębnika. Niektórzy lekarze używają zgłębnika do sprawdzenia gładkości powierzchni zęba i przy pomocy tych prostych narzędzi oraz własnego wzroku i doświadczenia ocenia, które zęby są zdrowe, a które chore. Bardzo często próchnica powstaje na powierzchniach stycznych pomiędzy zębami. Technologia również przychodzi nam z pomocą, dając nam różnego rodzaju nowoczesne narzędzia. Jednym z powszechnie wykorzystywanych jest badanie radiologiczne. Ząb zakażony próchnicą ma większą przepuszczalność dla promieni rentgenowskich, więc na zdjęciu od razu widzimy, które obszary są prawdopodobnie narażone albo zakażone już próchnicą. Są również urządzenia, które badają przepuszczalność światła lub prądu elektrycznego przez nasze zęby, ponieważ takie właściwości fizyczne również nasze zęby wykazują i są one różne dla zębów zdrowych i dla zębów zarażonych próchnicą. Również podczas opracowywania samego ubytku możemy wykorzystywać chemiczne wybarwiacze. Pomaga nam to w ocenie, czy cała tkanka zakażona bakteriami została już usunięta. Jakie zatem są objawy takiej próchnicy? Jak możemy się zorientować wcześniej, że coś jest nie tak? Tak naprawdę próchnica może przebiegać bezobjawowo. Szczególnie w początkowych fazach, kiedy jest to biała plama, kiedy nie doszło jeszcze do przerwania ciągłości tkanek zęba, próchnica nie daje żadnych objawów. We wczesnym okresie powstawania ubytku możemy odczuwać pewnego rodzaju nadwrażliwość na słodkie, na kwaśne, na zimne lub gorące. Wtedy już powinna nam się zapalić lampka, że coś jest nie tak, że warto to skontrolować. Najczęściej cały proces próchnicowy przebiega od początku do zapalenia miazgi bezobjawowo. Kolejna sytuacja, która napawa mnie strachem w gabinecie, to moment, w którym przychodzi pacjent z bolącym zębem. Bolący ząb również jest oznaką tego, że proces próchnicowy zaszedł bardzo głęboko i prawdopodobnie doszło już do zapalenia miazgi. Porozmawiajmy teraz o skutkach choroby próchnicowej. Pierwszym podstawowym jest utrata twardych tkanek zęba. Jeżeli ubytek jest mniejszy lub większy, trzeba go rozwiercić. Tracimy własne naturalne tkanki zęba, osłabiając jego strukturę. Kolejnym jest zapalenie miazgi. Kiedy próchnica nie jest wyleczona na czas, bakterie penetrują coraz głębiej, dostając się do żywej tkanki, jaką jest miazga. Powoduje to zapalenie miazgi, ogromny ból, a w konsekwencji również zapalenie tkanek okołowierzchołkowych, w tym kości. Konieczne jest wtedy przeprowadzenie leczenia kanałowego. Idąc dalej, jeżeli bakterie spenetrowały większą część zęba, ubytek jest tak duży, że nie ma możliwości leczenia i odbudowy tego zęba, jest on skazany na tak zwany okład z kleszczy, czyli nic innego jak usunięcie. Jeżeli myślicie, że to ostatni skutek, to niestety zmartwię Was, ponieważ taki korzeń, jeżeli nie zostanie usunięty, staje się cały czas siedliskiem bakterii. Bakterie obecne w jamie ustnej w zębach mogą przedostawać się do układu krwionośnego, a razem z krwią wędrować do naprawdę ważnych narządów, takich jak serce, nerki czy mózg. Powoduje to
uogólnione osłabienie odporności naszego organizmu, zwiększenie podatności na różnego rodzaju choroby, a w skrajnych przypadkach różnego rodzaju infekcje zębopochodne mogą prowadzić nawet do sepsy. Jak zatem wygląda próchnica? Na początku próchnica prezentuje się jako biała plama na powierzchni szkliwa. Dlaczego biała? Ponieważ szkliwo rozpuszczając się traci swoją przezierność i staje się kredowo-białe. Następnie przybiera ono kolor brązowy, a dopiero później przeobraża się to w ubytek na powierzchni zęba. W jaki zatem sposób leczy się próchnicę? W zależności od tego, co przed chwilą powiedziałem, czyli od postaci próchnicy, wyróżniamy kilka metod leczenia. Plamy próchnicowe możemy leczyć nieinwazyjnie lub mało inwazyjnie. Nieinwazyjne leczenie próchnicy polega na powlekaniu powierzchni szkliwa różnego rodzaju substancjami o bardzo dużym potencjale remineralizacyjnym. Są to lakiery, pasty, żele zawierające fluor, amorficzny fosforan wapnia, kazeinian fosfopeptydu, a także inne niewymienione przeze mnie substancje. Jeżeli natomiast zmiany są troszkę głębsze i wchodzą do mniej więcej 1/3 głębokości zębiny, możemy zastosować techniki mało inwazyjne. Jedną z metod jest tak zwana infiltracja próchnicy. Polega na traktowaniu naszego zęba przez kwasy. Najczęściej jest to 15% kwas solny. Przez odpowiednio długi czas taki ząb zostaje wytrawiony tym kwasem, a następnie przy pomocy płynnej żywicy, która zapływa w miejsca pozostawione po wytrawieniu tego kwasu, ząb zostaje odbudowany. Nie używa się wierteł, ubytek w zębie jest minimalny, a metoda jest skuteczna, chociaż ma swoje ograniczenia. Poszerzone lakowanie, u dzieci szczególnie, kiedy już jest za słabo na zalakowanie brust zębów trzonowych czy przedtrzonowych i lekarz widzi, że na powierzchni takich zębów, w bruzdach, zachodzi już proces demineralizacji, szkliwo jest odwapnione, mniej odporne na działanie bakterii, może przy pomocy najmniejszych narzędzi rozwiercić takie bruzdy, poszerzyć je, a następnie zalać czy to płynnym materiałem kompozytowym, czy płynnym lakiem szczelinowym, uszczelniając te bruzdy. Jest również wiele innych nowoczesnych i eksperymentalnych metod, jednak niestety mechaniczne opracowanie i wypełnienie ubytku ciągle stanowi najbardziej pewny sposób na wyleczenie próchnicy ubytkowej. Zatem czy aż 95% naszego społeczeństwa jest skazane na chorobę próchnicową? Oczywiście, że nie. Jak zatem zapobiegać? Odpowiedź znajdziecie w tej karcie. Ja powiem tylko jedno słowo. Profilaktyka. A jeżeli chodzi o profesjonalne środki zapobiegające próchnicy, to oczywiście wizyty kontrolne. Higienizacja, lakierowanie powierzchni zębów, odpowiednia dieta również ma znaczenie w profilaktyce i zapobieganiu próchnicy. A jeżeli już nasze zęby zostaną objęte taką chorobą, to im wcześniej zaczniemy leczyć, tym będzie to mniej uciążliwe zarówno dla naszego organizmu, dla naszych zębów, jak i dla naszego portfela. Bardzo serdecznie dziękuję za wytrwanie do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego na temat próchnicy. Wiecie już, czym ona jest, jak powstaje, jak jej zapobiegać, jak można ją leczyć. Czyli wszystkiego, czego pacjent powinien wiedzieć o próchnicy. Znowu nie wiem, co mam powiedzieć, więc wrócę do tematu pogody. Napiszcie w komentarzach, czy lubicie zimę. Ja uwielbiam tę porę roku, szczególnie w takiej odsłonie, jaką mogliście zobaczyć. Już nie mogę się doczekać wyjazdu w góry na narty. Możecie zobaczyć niektóre relacje z moich wyjazdów, czy to na Instagramie, czy również na tym kanale. Serdecznie zachęcam do ich oglądania. I mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy, żeby dowiedzieć się czegoś nowego o zębach. Trzymajcie się, cześć!